Witam, tutaj Awalkis, to jest Tropico 2, Zatoka Piratów. Miałem tu gdzieś pudełko, o, jest pudełko. To jest gra z 2003 roku. Ja przy niej długie godziny kiedyś spędziłem, ona była bardzo fajna, bardzo się w nią wciągnąłem. No i stwierdziłem, że w sumie bym ją sobie chętnie odświeżył i przy okazji mogę nawet jakiś jeden czy kilka odcinków z tego zrobić, jeżeli się spodoba na YouTubach. Więc jeszcze wspomnę, tu sobie oczywiście intro oglądamy przy okazji, bo całkiem jest sympatyczne. No i ta rozdzielczość, ludzie, 240, czy nie, czekajcie, 640x480 chyba jakoś, tak, jakąś, tak, ma taką rozdzielczość śmieszną, ale to tylko intro, gra już ma trochę większą. Gra, jeszcze wymagania przeczytam, bo są całkiem interesujące: Pentium 3, procesor, 500 MHz lub AMD Athlon, 64 MB RAM, uwaga, kurczę, ja nie wiem, czy mój komputer to pociągnie, CD, DVD, ROM. Karta graficzna z 600 MB RAMu, kompatybilna z DirectX 8.1, 1,8 GB wolnego miejsca na dysku, system Windows XP 2098ME i uwaga, gra nie współpracuje z systemem Windows 95. Kurczę, z wykrzyknikiem. Nie, nie ma wykrzyknika, ale nie jest tak dużymi literami napisane, no. W każdym razie działa jakoś, nawet bez większego kombinowania, tylko był problem, żeby mi to ktoś w ogóle nagrał, ktoś z moich programów tutaj, no ale w końcu się udało, jakoś tam to poskładam do kupy, także jest. Witamy w menu gry, prawda, ładne było takie przejście z intra do menu. I zacznijmy sobie grę, pojedyncza gra, ja sobie uruchomię piaskownicę, to jest, nie jest tak, że mamy nieskończone wszystko, tylko tu piaskownica działa w ten sposób, że po prostu mamy, tworzymy sobie mapę tak jakby ona się losowo generuje i tak, ale mamy tutaj takie różne suwaczki. I możemy sobie po prostu wygenerować mapę, jaką chcemy i na niej grać po prostu bez żadnego celu właściwie, niż tylko po prostu sobie grać. I to będzie dobre akurat na coś takiego, jakie tutaj teraz robię. I dzwonek do drzwi. Świetnie. Dobrze, witamy ponownie. No, na czym to ja skończyłem? Zaczynałem mapę. Tutaj mam już poustawiane mniej więcej, bo już zaczynałem, to im ustawienia się zapisały, całkiem fajne. Stabilność wyspy normalnie, czyli nie będziemy tam mieli żadnych jakichś super problemów ze stabilnością, no, ze stabilnością, Jezu. Ja może przeczytam. Ta wyspa to spokojny zakątek świata, gdzie mija sporo czasu, zanim małe problemiki rozwiną się u duże tarapaty. Dla porównania, na przykład, no, przepraszam, całkowity chaos to jest duże jakieś wskaźniki. Nad wskaźnikami otoczenia musimy panować, takim jak strach i anarchia i tak dalej, ucieczki i zamachy, także tu o to chodzi. Zalety wyspy, rozbitkowie, to chodzi tylko o to, że na brzeg mogą być wyrzuceni darmowi pracownicy, a nawet darmowy statek. Mamy jakieś znaczne ilości złota, szlak handlowy w okolicy, także będzie duży ruch statków. No i nagie kości na przykład, to zaczynamy bez złota, niewielka liczba jeńców i bez jakichkolwiek specjalnych bonusów. Także zaczniemy sobie na luzie. Czas, długość gry 20 lat, jakaś tam premia za zwycięstwo, nie ma o co chodzi, okej. I tu jest wybór takiego naszego herszta, tych wszystkich piratów. To jest temat właściwie na osobny odcinek to wszystko, bo każdy z nich ma swoje różne takie za i przeciw, tu mają jakieś bonusy różni. Ja sobie wybiorę długiego Johna, nie wiem dlaczego, bo tak. On tu ma jakieś bonusy, go można w ogóle jeszcze edytować, tam pozmieniać to wszystko, ale to jest tak rozbudowane, że nie ma chyba sensu tego zawierać wszystkiego, więc zaczniemy grę po prostu. Już się rozdzielczość zmieniła. O kurczę, 1208x1024, nie wiem czy wy to widzicie. Jest jeszcze wyższe, ale wtedy mi się nie mieści na ekranie gra, także... znaczy u mnie na ekranie się mieści, ale potem na nagrywaniu jest ucięte, także tak w takiej rozdzielczości będę grał. Mam nadzieję, że da się to jakoś oglądać. No i tak, to jest nasz piracki pałac na pierwszym poziomie. No szału nie ma, no powiedzmy sobie szczerze, jakaś stala łajba tutaj na dole, komin krzywy, dziury w dachu, tu jakieś w ogóle porozwalane resztki, jakieś dechy na podwórku, płot przewrócony. Ale flaga jest w nienagannym stanie, prawda, utrzymana, to się liczy, to jest najważniejsze. I trawnik całkiem ładnie też wygląda, przeważnie, no. Także to jest nasz pałac, on się będzie rozbudowywał, im więcej będziemy mieli kasy w prywatnej szkatule, bodajże tym więcej, tym lepiej to będzie wyglądało, tam chyba 5 poziomów czy jakoś tak. Tu jest więzienie, tutaj trzymani są jeńcy, którzy aktualnie nie mają co robić, no i jeńcy oczywiście robią różne rzeczy, na przykład tutaj mamy dwóch drwali i tragarza, tutaj mamy kucharkę i tragarza, tutaj mamy czterech rolników i tutaj jest nadzorca jest piratem, tak samo jak tutaj cztery strażnicy.
A, żeby cię. To są strażnicy. O, u brzegów mojej wyspy rozbił się statek i udało się schwytać tych rozbitków. Także mamy trzech nowych jeńców i właśnie coś takiego, co jakiś czas nam będzie się pojawiało. I to jest całkiem fajna sprawa, bo mamy darmową siłę roboczą w tym momencie. I tak, więzienie już opowiedziałem, o co chodzi. Tutaj mamy gar kuchnię, tutaj przychodzą jeńcy się nażreć, bo oni też mają swoje wymagania. To nie jest tak, że oni po prostu są. Tutaj mamy z lewej takie paseczki, do których zaraz przejdę. Tu mamy tartak, no to wiadomo, co się tu dzieje. Drewno jest przerabiane na dechy. No i tutaj jest farma kukurydzy, no to też prawdopodobnie można się domyślić, o co tu chodzi. No i to jest na razie cała moja infrastruktura na wyspie. Ja tutaj sobie oczywiście zaraz będę budował różne rzeczy, zobaczcie ile tego jest. Tutaj jest całkiem sporo tego wszystkiego. No i zacznę, zanim przejdę do paseczków, zacznę, żeby już tu jakaś produkcja była. Pociągnę sobie tutaj kawałek drogi dalej i postawimy tutaj obóz drwali. Ale obóz drwali będzie zaraz obok tartaku, żeby nie musieli za daleko łazić z tym wszystkim. Nawet może dwa bym zrobił, chociaż nie, jeden wystarczy, bo to drzewo potem, to drewno potem znika z mapy. To nie jest też tak, że oni po prostu z powietrza biorą te dechy, także tutaj te drzewa będą nam znikać sukcesywnie. No i co dalej? W sumie na razie mogę przejść do paseczków, nie, oni sobie tam to drewno pozyskują. Zadowolenie piratów, to jest pierwsza sprawa i to jest dość istotne, bo piraci są w stanie, na przykład jak się wkurzy, to potrafi wyjść z szabelką na miasto i pociąć paru innych kolegów, tudzież jeńców, jak się bardzo zirytuje. Nie mogę tego powiększyć wykresu niestety. Jest coś takie jak jedzenie, picie, towarzystwo, hazard, odpoczynek, łupy, obronność, anarchia. Także to są rzeczy, których tutaj piraci będą wymagali. Znaczy na razie są jeszcze całkiem zadowoleni, średnie zadowolenie 82%. W niebowzięci są wszyscy, no i potem mamy sceptyczni, zadowoleni i niezadowoleni. Już jak są sceptyczni, to już się robi źle, także wtedy już trzeba zacząć naprawdę myśleć o tym, żeby tę sytuację naprawić. Ale na razie jest spoko, przez jakiś czas przynajmniej będzie spokój, potem będzie trzeba już robić różne knajpy i tak dalej. Zwątpienie jeńców. Jedzenie, odpoczynek, religia, strach, porządek. Także oni są trochę mniej wymagający. Strach i porządek to jest tylko to, że strach to po prostu chodzi o to, że możemy różne dekoracje stawiać. Gdzie one były? Kontrola jeńców. Tutaj mamy jakieś uporządkowane krzewy, uporządkowane dekoracje. Tu mamy tak podświetlone, gdzie oni się czują, gdzie oni czują się dobrze, gdzie jest porządek. Tak, tak. No, nie wiem jak to powiedzieć, jest... gdzie sprzątają papierki, nie wiem, ze ścieżek. I straszne dekoracje, no chodzi o to, że muszą się po prostu bać, a nie mogą być krnąbrni, tak jak tutaj jest pokazane. Oni muszą być wszyscy zrezygnowani, najlepiej wtedy pracują dobrze, nie obijają się i nie myślą o ucieczce, także to jest to, o to chodzi. No jak widać, to jest duży strach przy samym więzieniu, a potem to już średnio z tym bywa, także ja będę sobie musiał rozdzielić te troszeczkę, te dwie jakby strefy. Pierwsza strefa to będzie strefa produkcyjna, tak jakby, gdzie będą jeńcy się przeważnie pałętać, a druga strefa to będzie taka imprezownia po prostu dla piratów. Tam, gdzie będą mogli przyjść się nachlać, skorzystać z usług masażystki i nie wiem, co tam jeszcze, skitrać łupy w swoim namiocie, bo też takie namiociki, potem możemy im wydzielać działki pod takie namiociki. No i jak widać, strach jest dobry dla jeńców, ale nie jest dobry dla piratów. Porządek jest dobry dla jeńców i nie jest dobry dla piratów. Piraci lubią po prostu rozpiernić, anarchię i wolność i w ogóle. Także oni będą musieli troszeczkę mieć jakby inną część wyspy dla siebie przeznaczoną, gdzie będą się czuli dobrze. No, to chyba póki co tyle, jeżeli chodzi o taką główną, nie wiem, mechanikę powiedzmy gry. Zaczniemy od wypuszczenia jakiegoś statku w morze, żeby już jakieś łupy, jakieś, nie wiem, nowych jeńców, nowych piratów werbować. Także to polega na tym, że budujemy sobie w sprawach morskich, są cztery obiekty, budujemy sobie dok, tylko muszę go obrócić, o, pięknie. I teraz, aby zbudować obiekty stałe, niezbędny jest namiot budowlany. Namiot budowlany to jest coś takiego, ja to sobie postawię, nie wiem, gdzieś w środku raczej. I tutaj będą pracowali budowniczy, tu już wyłażą z więzienia, proszę bardzo, ja sobie grę przyspieszę, żeby trochę żwawiej wszystko trwało. Budowlańcy idą do namiotu po narzędzia prawdopodobnie czy coś takiego i potem pójdą od razu do doku, żeby go zbudować, bo jak widzieliście, udało mi się zbudować obóz drwali bez żadnego namiotu budowlanego, no bo co to jest? To jest kilka badyli wbitych w ziemi, jakaś płachta położona na tym, jakiś piecek chyba w środku, więc to nie jest zbyt trudne, no ale tutaj już są jakieś takie, nie wiem, pale, jakieś ściany, które muszą być proste i w ogóle, także
budowniczy, jak widać, się przydadzą w takim tutaj skomplikowanym obiekcie. Przyszli, no i zaczęli napieprzać młotkami w powietrze, także jak widać, to już się pomału, kolorek żółty się pomału likwiduje. Zaraz mi to zbudują. Tak jest. Nie, u brzegu twojej wyspy rozbił się statek, lalala. No i mamy dok. I płynie stateczek. Prawdopodobnie powinien się pokazać komunikat, że płynie statek. Coś w rodzaju znaleźliśmy statek, czy uratowaliśmy statek, który gdzieś tam się zapodział podczas sztormu. Jakieś takie pierdoły. I to jest właśnie jedna z zalet tego trybu łatwego, tak jakby, który mam, bo dostałem darmowy statek. Tak bym sobie musiał go zbudować. Szału nie ma, to jest najmniejszy statek, jaki może być możliwy, ale... zawsze coś, nie? Piraci już idą, nie wiem skąd oni się tu przyszli. Aha, porzucili pracę jako nadzorcy i idą na statek, bo każdy pirat woli pracować na statku niż gdzieś tam chłostać biczem leniwych jeńców, także to, mogę to zrozumieć. Dobra, muszę mieć jeszcze fabrykę racji morskich. Oni tu będą robili takie, nie wiem, paczki jakieś takie z żarciem zrobionym z kukurydzy. Po prostu pożywienie piratów w trakcie dalekich rejsów. Także tu mam 4 z 5 racji. To jest trochę mało. Będę mógł krótki rejs przeprowadzić, bardzo krótki. Także 5 racji już będzie troszeczkę lepszym pomysłem. Mamy 5 piratów, nie, no to może to o to chodzi, że jest tyle racji, ile piratów. Także oni to najpierw muszą zbudować, że teraz teren wyrównują. Widać, że łopatami tutaj działają. A zaraz powinni się przełączyć w tryb budowania i zbudować znowu 5 rozbitków. Kurczę. Jakieś ruchliwe wody naprawdę tutaj są. Oni nie będą mieli gdzie pracować, muszę coś z tym zrobić. Ja sobie mogę zrobić jeszcze jeden zestaw tartak plus obóz drwali, bo drewna nigdy za wiele. Tu się dało chyba jakoś drzewa wyłączyć, ale cholera wie, nie pamiętam już jak to było. Może gdzieś w sterowaniu, co będzie z menu ustawienia. Ogólne? Nie. Nie, nie. Poziom detali? Nie. Powiadomienie? Nie, nie wiem gdzie to jest. Dobra, mniejsza z tym. Kolejny zestaw tartak plus obóz drwali będzie... No... Może tu gdzieś bardziej w tej gęstwinie. O, właśnie tak bym to chciał mieć, jak teraz wygląda. Dobra, tutaj będzie obóz drwali, kolejny, gdzie to było? Produkcja, tu jest tartak, o właśnie. Sobie go obrócę, żeby bardziej był wzdłuż drogi. No ale tu jest teren krzywy, tu będą musieli wyrównywać. Dobra, następnie obóz drwali. On jest za darmo nawet w ogóle, z tego co widzę. 0 drewna, 0 złota. Ja mam na razie 6 drewna, także to jest dość mało. Przez ten tartak, no, ten tartak był taki drogi dosyć. Także będę miał 2 miejsca, w którym będą mi drewno robić. Dechy. I tu jest jeszcze złoże żelaza, do tego zaraz przejdziemy, bo trzeba będzie sobie zrobić kopalnię żelaza, która wymaga 10 drewna, więc na razie nie zbuduję i ją sobie postawimy tutaj gdzieś obok i oni będą tutaj łazić z kilofami, kopać żelazo, wydobywać. I później jest coś takiego jak kuźnia, tutaj budujemy szabelki, piec hutniczy, najpierw... moment. Tak, najpierw piec hutniczy musi być, bo wtedy rudę przetwarzamy na żelazo, potem w kuźni z żelaza szable, w rusznikarni z żelaza muszkiety, z odlewni z żelaza i drewna wytwarza się działa i to są rzeczy potrzebne na statki. Je można kupić przez taki obóz, nie obóz, jak to było? Moment, zatoczka szmuglerów jakoś tak? Zatoczka szmuglerów, dokładnie. Można tutaj sprzedać nadmiar broni, rumu, zatoka, nadmiar broni, rumu, piwa, wypieków i cygar. I można też tak jakby, jak to jest, to można tutaj przez stateczek, o, coś takiego tutaj jest i wtedy możemy, nie, czarny rynek, to musi być zaraz, to coś jeszcze innego, a to, dobra, to nie, zatoczka szmuglerów to jedno, ale czarny rynek może jeszcze być, to wtedy możemy po prostu kupić wyposażenie na statek, a jak nie mamy tych wszystkich budynków, które produkują te rzeczy, no ale po prostu to jest troszeczkę drogie, także lepszym pomysłem byłoby jednak zbudowanie tego wszystkiego. Czemu znowu tak wolno to wszystko idzie? Proszę, proszę tu szybciej biegać. Ja potrzebuję jeszcze jedną rację żywnościową. Tu piraci już się kołyszą na stateczku. Czekają na wypłynięcie. Co tam znowu? Co tam znowu? No co? Oni takie fajne komentarze mają. Nawet koty tutaj są gdzieś. O. To ja jestem władcą was wszystkich. Tak powiedział kotałkę. Ten też jest władcą nas wszystkich. I tu jeszcze gdzieś szympansy łaziły. Nie chcę mi się ich szukać. Jak się gdzieś jeden napatoczy, to na niego klikniemy.
Tu już jeden tragarz niesie, wiezie... Nie, czekajcie, to jest... Czy to jest pirat? Czemu pan... Czemu... Gdzie ty się wybierasz? Halo? Nie, co to, kto to jest? Tragarz chyba. Nie wiem, ale wiem, że ten tragarz tutaj właśnie wiezie rację morską. To jest chyba Francuz. Tak, mamy tutaj jakąś ilość racji już przywiezionych. Ile? Nie, jedną tylko przywiózł, ale to nam wystarczy w zupełności. I teraz tak, mamy mapę strategiczną. To wygląda w ten sposób. Mamy tutaj jeden rejon na razie odkryty. Nasz statek możemy sobie przerzucić na różne inne rejony, ale na razie będziemy eksplorować ten tutaj, bo wiemy, że tu jest... co tu jest? Szlak handlowy, który powiększa natężenie ruchu i hiszpańska placówka handlowa, która też powiększa natężenie ruchu, także tu powinno dużo statków pływać. Potem sobie możemy wypływać gdzieś dalej, ale takim małym statkiem to warto jednak w okolicy pływać, bo zanim tam dopłyniemy, to już nam się racje żywnościowe skończą, także wypływamy. Tam był jeszcze tryb przez chwilę pokazany, że możemy wypłynąć szybko, jak na przykład nie mamy jednego pirata na pokładzie, to mamy niepełną załogę wtedy i troszeczkę słabsi jesteśmy. Tak, zobaczymy, jak sobie nasz statek poradzi. Jak się pojawi komunikat, że zdobyliśmy łupy, to będzie dobrze, ale statek można też stracić, co już nie jest tak fajne. Więc mi się wydaje, że dość szybko stracimy ten statek, bo piraci ledwo są świeżo upieczeni praktycznie, nie mają żadnych jakichś statów, jeżeli chodzi o władanie szabelką, bo też można je szkolić i w ogóle. Także może być średnio, więc ja sobie od razu zbuduję... Myślicie, że stocznie czy najpierw warsztat szkutniczy? Różnica jest taka, że w warsztacie szkutniczym możemy robić tylko małe statki, a w stoczni już wszystkie, łącznie z tymi wielkimi, więc ja chyba sobie pójdę od razu w stocznię, tylko muszę troszeczkę więcej drewna uzbierać, chyba 30 czy jakoś tak. Rozbił się statek, uzyskałem dwóch robotników. O to chodzi. Twoje okręty w okolicach Cieśnina Kubańsko-Jamajska zdobyły łupy. No i to tyle. Jeszcze czasami piratów możemy werbować, to się drugi komunikat pojawia, że zwerbowano nowych łotrów. A nasz statek wraca, jakieś tam łupy zdobiliśmy, mam nadzieję na jakieś hajsy. I może jakichś jeńców, jakiś wykwalifikowany jeńc na przykład, bo to też jest jeszcze rzecz. O, odkryliśmy hiszpański szlak handlowy i zdobyliśmy 900 złota. Tu możemy jeszcze się zagłębić bardziej, jak przebiegała dokładnie nasza wyprawa. Dostrzegliśmy Ket, dyskrecja jest ważniejsza, nie wiem z jakiego powodu, pozwoliliśmy statkowi odpłynąć. Czyli po prostu schurzyli, no powiedzmy sobie szczerze. Wypatrzyli statek francuski typu Brygantyna, to jest większy. Był bardzo szybki i łatwo nam się wymknął, no to w sumie nic dziwnego. Francuski statek typu Bark w rejonie bla bla bla, mogliśmy ich pobić, ale oni byli pod żeglami, mogli odpłynąć w każdej chwili. Powiedzieliśmy sobie, że panu nasze siedła następnym razem. Znaleźliśmy statek handlowy, jakiś... aha, szlak handlowy, dobra, odkryli. Później znaleźli statek typu Ket. Statek handlowy robi zwrot. My dobiliśmy do ich burt, ich zaatakowaliśmy z całą furią, bez trudu ich pokonaliśmy. Okręt lamentująca czaszka, fajna nazwa w ogóle. Zdobył na swoich ofiarach 900 sztuk złota. Później jeszcze wypatrzyliśmy statek handlowy, mogliśmy ich pobić, ale byli pod żeglami, także uciekli. No, także rejs całkiem spoko, odkryliśmy szlak handlowy, więc tu będzie bardzo duży ruch statków. Więc myślę, że nawet tu będzie całkiem fajny rejon do plądrowania. Co tu jeszcze było? No dziennik wyspy, no to jest to wszystko jakieś pierdoły, tutaj są jakieś frakcje w ogóle, Anglicy, Francuzi, Hiszpanie i tak dalej, możemy sobie dokładnie zobaczyć, co Francuzi lubią w naszej wyspie, znaczy Francuzi jeńcy, co Anglicy i co Hiszpanie i w ogóle, jest bardzo rozbudowane wszystko. Co teraz możemy zrobić? Czy ja mam już na tyle drewna, żeby zbudować stocznię? Nie, muszę mieć 30 drewna, proszę bardzo szybko. Bardzo szybko mi proszę drewno zdobywać. Oni powinni szybko w miarę te 30 drewna, a nie, bo tu jeszcze nie zbudowali do końca tego. Tu w ogóle ktoś idzie sobie, opuścił stanowisko pracy. Gdzie się pani... aha, wybiera się pani na żarcie, tak? Rozumiem, że strawa jest na niskim poziomie. Gdyż zapraszamy do garkuchni. Garkuchnia jest trochę jakby przepełniona pomału. Także dobrym pomysłem by było zbudowanie drugiej takiej. Jednak koło drugiej myślę, że to nie byłby zły pomysł, szczególnie, że tu akurat mam zaraz więzienie, więc powiedzmy, że jest to dobre miejsce, bo rejon taki piracki chcę mieć bardziej chyba po tej stronie, a produkcję bardziej po tej stronie, żeby to już trochę rozdzielić. Jeszcze farmy kukurydzy pewnie będę musiał niedługo dobudować jakieś. Nowi jeńcy, super. Farmę kukurydzy myślę, że sobie mogę zrobić już jakąś od razu tutaj.
tu jest dosyć zielono i zaraz tu będę miał mniej drzew w okolicy, bo tu drwale szaleją, także... W ogóle zauważyłem ostatnio, że oni mają tylko jedną rękę. Lewa to jest kikut zakończony bandażem. Najwyraźniej im jedna ręka wystarczy do trzymania siekiery. Drugą sobie odłupali. Mam już te stocznie, czy nie mam tej stoczni? Już mam 34 drewna. Dobrze, jest stocznia. Proszę bardzo, budujemy stocznię. To może trochę potrwać, bo to jest dosyć duży obiekt. A oni tam jeszcze budują tartak, więc to rzeczywiście może trochę potrwać. Druga sprawa, to tutaj już wypadałoby jakiś nowy dok zrobić i nowy statek i potem zwerbujemy sobie drugiego kapitana, tylko muszę mieć więcej piratów, a żeby mieć więcej piratów, muszę jakiś bardziej jeszcze sukcesywny rejs wykonać, który właśnie sobie wykonamy w tej chwili. Już racje żywnościowe się uzupełniły, tu mamy jeszcze 19 w magazynie, więc mogę spokojnie kilka rejsów wykonać pod rząd. Zdobyliśmy łupy, o i zwerbowano nowych łotrów i o to mi chodzi dokładnie. Teraz, żeby nas tylko nie zatopili, kolejne łupy, kolejni łotrzy. Nie wiem, jak oni się na tym stateczku pomieszczą. Tylko teraz, żeby mi statku nie zatopili, proszę. Bo pojawia się czasami taki komunikat, że mój statek został zatopiony. I to jest smutne. O, łupy! Łotrowie, jak fajnie! Jaki dobry rejs! O kurde! Ja, to się rzadko zdarza takie coś. Nie, nie, mówiłem! Wpada w niewolę u wroga, tracisz na morzu keto, nazwie lamentująca czaszka. Widzieliście? Trzy razy złupiłem statek, trzy razy łotrów zwerbowałem. I oni mi mówią teraz, że straciłem okręt. No po prostu tragedia. Kurde, ja się już tak cieszyłem. Szybko poszło, nie? Drugi rejs i statek stracony. No ale właśnie tak to wygląda, jak się ma takich piratów, taką łapankę po prostu. Jaką ja tu dostałem na początku i taki słaby stateczek. Kapitan Francis Lulonej powraca na wyspę. Także mamy kapitana i czterech tutaj jest strażników. Także oni pójdą na statek i jeszcze gdzieś być może się znajdzie jeden nadzorca. Ja nie wiem, ile mam piratów teraz. No pięciu. Aha, bo jeden to jest kapitan, tak? Nie, to na statku chyba akurat było ich pięciu. Gorzej, jeżeli teraz zbuduję sobie statek kolejny i wypłynę w rejs i się okaże, że stracę ten statek, no to mam koniec gry tak jakby po prostu, bo nie będę już miał piratów na wyspie. Także jeńcy przejmą władzę, przyjdą mi tu z widłami do mojego zamku, mnie tam zaciukają i przejmą władzę, będą mieli swoją własną prywatną wyspę. Także to nie o to chodzi. Właśnie tak rozkminiam, była jeszcze opcja, żeby jakoś inaczej popłynąć, ale napaść na wioskę to chyba była tylko taka, że można było jeńców wtedy zdobyć, ale nie piratów. Także piratów się werbowało tylko podczas zwykłych rejsów. Jest kilka jeszcze trybów, tak jakby wypływamy tym statkiem i jest kilka możliwości, w jaki sposób mamy wypłynąć tym statkiem, więc to też się troszeczkę różni. Ja chyba widzę, że będę musiał popracować nad nad umiejętnościami naszych piratów, na przykład w szermierce przede wszystkim. Wiem chyba, jak to się robiło. Moment. Przypomniało mi się, jak piratów zdobywać w inny sposób. Branka. O, zamień niewykwalifikowanego jeńca na pirata podrzędnej jakości. Także to jest zawsze coś. Mamy nadmiar jeńców w tej chwili. Więc możemy sobie później jeszcze piratów dorobić, tylko że to kosztuje pieniądze. Ale dobra, to nie jest koniec, już mi się przypomniało, jak to się robi, dobra. Ja dawno w to nie grałem, naprawdę. Także trochę to zajmie. Widać, że z garkuchniami trochę przesadziłem, bo tu mamy trzech tylko jeńców, a tutaj nikogo. No ale zawsze jak będę miał więcej, powiedzmy ich później, to już mam ogarnięte. No, przynajmniej żywność. I widzę, że piraci troszeczkę się jakby zaczynają irytować, lekko mówiąc. Picie i towarzystwo im spada, także picie to jest tak. Po pierwsze potrzebujemy zrobić browar. Ja muszę sobie chyba drugi namiot budowlany w ogóle zrobić, bo ci budowlańcy to oni łażą tylko żrać, a nie budują. Także będę miał zawsze dwa razy ich więcej, także powinni szybciej wszystko ogarnąć. Browar budujemy, moi drodzy. Browar gdzieś też w sumie niedaleko stosunkowo do naszego więzienia i tych wszystkich farm kukurydzy, żeby nie musieli ci tragarze zbyt daleko łazić. Jest jeden browar i teraz potrzebujemy jeszcze mieć miejsce, w którym ten browar mogą spożywać nasi piraci. Tutaj jeszcze zrobimy takie ładne skrzyżowanie i tutaj taką ścieżeczkę po plaży. I wzdłuż tej ścieżeczki będą później różne obiekty, w których będą przesiadywali piraci całymi dniami prawdopodobnie. Dobra, zatoczka, speluna szmuglerów, to jest pierwsza rzecz, taka najniższej jakości powiedzmy, także to nam na razie powinno wystarczyć. Oprócz tego dom masażu tak zwany. Wiadomo, o co chodzi. Także dom masażu będzie gdzieś tu.
wzdłuż tej dróżki. Tu szeregowcy mogą skorzystać z usług masażystki i dziewki, także no o to chodzi. Tych domów masażu postawię kilka, nie wiem, ze trzy, na, no może ze cztery niech będą. Bo tu jest tylko jedno miejsce oczywiście, no jakby się można było domyślać. Mamy klienta i wolną posadę jako dziewka po prostu, więc tak to wygląda. Później mamy jeszcze na końcu, by już nazwali po imieniu, bo jest po prostu burdel i salon urody. I tu mamy chyba ich sześciu, czy sześć tych pracownic powiedzmy. Także to już są budynki wyższego poziomu. Na końcu mamy jeszcze gospodę, gdzie serwują wypieki i rum, także tam już jest naprawdę fajnie, ale na razie to możemy sobie darować takie rzeczy, to nie jest nam potrzebne. I druga rzecz, którą jest, znaczy trzecia rzecz już, bo mamy już picie i dziewki, więc trzecia rzecz, którą piraci bardzo sobie cenią, to miejsce, gdzie mogą sobie skitrać swoje łupy i sobie tam po prostu mieszkać. Mamy coś takiego jak działkę budowlaną i tutaj mieszkają nasi piraci po prostu i nie mam już drewna praktycznie, dobra. Także mam na razie trzy, mam pięciu piratów na wyspie, mam na razie trzy namioty. Pierwszą sobie oczywiście zajął kapitan Francis Lulony i ona widać jest na lepszym poziomie. To jest chyba pierwszy poziom, piracki namiot. Piracka chatka to jest, piracka nora, przepraszam, to jest drugi poziom. Później jest piracka chatka i jeszcze tam jakieś, a potem takie rezydencje, piracka rezydencja jest chyba na końcu. I to też zależy od tego, jak im się powodzi na tych rejsach, ile tam sobie łupów zdobywają, ile sobie kitrają tego tam gdzieś pod łóżkiem, także to też później będzie takie ładne osiedle, bogate wręcz. Proszę mi te stocznie budować, priorytet tutaj troszeczkę podniesiemy. Niech ci budowlańcy tu przyjdą, wybudują te stocznie do porządku i będziemy mogli wybudować statek, tylko myślę, że jakiś troszeczkę większy zbudujemy i wyposażyć go jeszcze trzeba. To jeszcze potrzebuje mieć czarny rynek, a żeby mieć czarny rynek potrzebuje jeszcze 20 drewna. I o, mam już drewno. Czarny rynek, proszę mi tutaj go postawić. Tutaj zaraz koło stoczni. Ja go potrzebuję, bo będę musiał kupić z wyposażenie do statku. To będzie horrendalne pieniądze kosztowało, no ale niestety nie ma innej opcji. Bo zanim ja wybuduję tutaj kopalnię żelaza, te wszystkie odlewnie, te wszystkie rzeczy, ja muszę jeszcze potem inżyniera zatrudnić. Chociaż na razie chyba na dobrą sprawę potrzebował tylko szable. Bo ja tylko póki co abordaż, to są tylko szable i pistolety. No dobra, to szable mógłbym zacząć produkować, no ale muszę mieć kopalnię, kuźnię i piec hutniczy, także to na razie i tak nie mam drewna na takie rzeczy, bo piec hutniczy 20 drewna, kuźnia 15 drewna, także to jeszcze chwileczkę zajmie, ale już nie aż tak długo, mam w końcu dwa tartaki, więc powinno to dosyć jednak szybko pójść. Garkuchnie sobie radzą. Stocznia już prawie na ukończeniu, zaraz będziemy mogli zacząć budować statek. Tutaj mamy miejsce dla trzech szkutników i to jest druga rzecz właśnie, o którą chciałem powiedzieć, jeżeli chodzi o jeńców. Tu mamy w więzieniu, jak widać, po prostu tragarzy, to są niewykwalifikowani jeńcy. Oni po prostu idą jako tragarzy, albo jak trzeba rolników, to po prostu zmieniają ciuchy i są rolnikami. Właśnie wyszedł stąd, przed chwilą tu siedział szkutnik. Gdzie pan tutaj jest? O, tu jest. Szkutnik idzie właśnie do stoczni, jako że ją właśnie wyprodukowaliśmy i jest tylko jeden, to jest wykwalifikowany jeniec. On już tutaj tak bardziej ogarnia, także on się nadaje tylko do pracy w stoczni, jak widać, że tutaj się zatrudnił. Potrzebujemy trzech szkutników, żeby ta stocznia pracowała na pełnych obrotach. Żeby zbudować szkuner potrzebuje 30 drewna, ja sobie szkuner zaraz zbuduję. Bo słup chyba był dosyć wolny, najsilniejszy. Ale ten nie, polecany do krótkich misji rejsów. O, dobra, budujemy. Tutaj się buduje nasz statek. Jeszcze nie wiem jak się nazywa, dopiero się nazwa jakoś jak skończy się budowa. Trwa budowa. Nie wiem jak długo to zajmie, ale to jest mały statek, więc powinno dosyć szybko. Budowa statku 1%, potem mamy nawet galeon, fregatę, brygantynę, także takie większe już okręty. No ale na razie ten szkuner mi wystarczy, powinien wystarczyć na takie rejsy tutaj po okolicy. Nie powinien być tak słaby, żeby go zatopić za drugim rejsem, bo to była trochę przesada. To było smutne. No i co? Myślę, że w tym odcinku to by było na tyle. Jeżeli się spodobało, to wiecie co robić. Ja będę miał wtedy sygnał, żeby dalej, powiedzmy, nagrywać z tej gry. Także, no mam nadzieję, że to się przyjmie, bo to jest fajna gra, bym sobie chciał w nią trochę pograć i też nagrać i tak dalej. No także to by było na tyle. Dzięki za oglądanie i na razie.